zostały postawione nielegalnie i o tyle tego nie rozumiem, bo na Pałacu Prezydenckim jest powieszona tablica, która legalnie, na którą już mi dali zgodę, więc można było wcześniej, nie nagle, podyskutować z naszym konserwatorem. Najlepiej jakby kilku konserwatorów porozmawiało, w jaki sposób te nazwiska można umieścić w sposób zgodny i legalny. No nie możemy niestety pozwalać na samowolę, bo wtedy władza ma większe prawa niż obywatel.